Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional One. Powracamy do Wiktorii, czy powracamy do naszej serii Zamiana Ról. I powolutku w poprzednim odcinku udało nam się wreszcie ustabilizować jako tako naszą sytuację. Nasza gospodarka znajduje się na właściwych torach. Ha, ha, ha. Rewolucja przemysłowa, kolej, tego typu rzeczy. Tak czy siak, pomijając absolutnym milczeniem mój brak poczucia humoru, mamy dostęp do wszystkich podstawowych surowców, których potrzebujemy. Nie musimy ich nawet z zewnątrz importować. Jesteśmy w stanie wydobywać wewnątrz naszych granic. Efektywnie jesteśmy prawie kompletnie niezależni, ale i tak staramy się handlować z resztą świata dla zysku w głównej mierze. No i dużo lepiej byłoby, gdybyśmy produkowali jakiś towar z pełnym skupieniem na rzeczonym towarze, zarabiali na tym krocie i w ten sposób sfinansowali nasze podboje, ale z jakiegoś powodu ja jednak preferuję nie być zależnym od fluktuacji rynku, których na dodatek nie jestem w stanie przewidzieć ani zrozumieć w tej grze. Nie rozumiem, dlaczego Punjab nie może mieć więcej sektorów budowlanych niż 11. Ale to zbudujemy sobie tutaj, tylko my już powolutku nie mamy możliwości zatrudnienia tutaj osób, ponieważ nie mają osób z wystarczającymi kompetencjami na miejscu. To wybudujmy sobie pojedynczy uniwersytet. Dobra. Sytuacja wygląda całkiem ładnie, sprawnie. W ciągu najbliższych jakichś 20 lat w świecie przedstawionym chcielibyśmy mieć już absolutnie w pełni kompetentne tutaj kompetentny przemysł, kompetytywny w dużej mierze, zdolny z dużą łatwością przeciwstawić się chociażby takiej Wielkiej Brytanii. Nie wiem, na ile to będzie możliwe, szczerze mówiąc, bo Wielka Brytania rozwija się. Nawet Indie brytyjskie rozwijają się dużo szybciej od nas. Merytokracja. Tak. Biurokraci mianowani. Czy chcemy zwiększyć siłę? 10% przebicia. Nie. Potrzebujemy jak największego przebicia jednocześnie. Tak, po prostu chcemy jak najszybciej przepchnąć biurokratów mianowanych. Tylko tyle, nic więcej. Nie będziemy tutaj kombinowali. Zakłady chemiczne chciałbym skonstruować, ponieważ chciałbym przerzucić się na używanie nawozu. Ok, tutaj kolej jest zbudowana, świetnie. Chciałbym przerzucić się na używanie nawozu na polach. Obecnie, gdybym to zrobił... O, ciekawe. Czyli tak, na przykład sody cytrusowe, to cukier spadły na łeb na szyję, wino bardzo by podniosło swoje ceny. Tutaj musiałbym ręcznie to zmienić. Tutaj na przykład sody cytrusowe mógłbym wrzucić. I powiedzmy, jakbym dał tutaj wzbogaconą. To nawóz, ok. I my moglibyśmy eksportować zboże wobec tego efektywnie. Jestem ciekaw, czy ktoś byłby skłonny kupować od nas zboże. Na rynku brytyjskim możemy sprzedać zboże. Ponieważ będziemy mogli je z większą efektywnością zwyczajnie uprawiać, a i tak powinniśmy być w stanie dość tanio zapewnić je. No, nie możemy zwolnić niestety mocy przerobowej naszych fabryk. Potrzebujemy jak najszybciej, jak najbardziej rozkręcać to wszystko. Burgiston, ty... pracuje tutaj nad... Musimy z dwie jednostki kolei tutaj dodać, zanim cokolwiek innego zaczniemy budować. Na szczęście mamy tyle sektorów budowlanych, że możemy budować kilka budynków na raz. Niektóre nasze sektory budowlane, jak widzicie, nie mają jeszcze wystarczającej ilości ludzi. Dodatkowo chcemy zwiększyć ilość narzędziowni, bo narzędzia stają się coraz droższe. Wszystko tutaj mniej więcej się zgadza. Chciałbym zobaczyć nasze PKB strzelające w górę, a nie tak ledwie co w górę pełznące. Nie wiem, czy nam się to uda zrealizować w sposób szybki i sprawny, ale wiem, że będziemy próbowali to zrobić.
Dodatkowa produkcja papieru, urzędy. Nie będę na razie rozwijał urzędów, ponieważ zaraz będziemy mieli technologię archiwa główne, co sprawi, że będziemy mogli w urzędach, które już istnieją, dodać sobie dość sporo mocy przerobowej zwyczajnie. Obecnie żelazo jest bardzo tanie i bardzo dobrze. Przez bardzo długi czas żelazo było straszliwie drogie, więc teraz jak przez chwileczkę będzie odrobinkę tańsze, to całej naszej ekonomii pomoże. Węgiel jest bardzo drogi. To też trzeba zaadresować. Wszystko tutaj ze wszystkim innym się łączy i przeplata. A i tutaj będzie trzeba dodać kolej, zanim te kopalnie węgla wybuduje wszystko. Mniej więcej tak. Archiwa główne, wreszcie. Następna technologia, tak jak mówiłem, kapiszony. Jesteśmy bardzo słabo chronieni, musimy zacząć myśleć o tym, aby mieć armię zdolną do rywalizacji nawet z Wielką Brytanią. Ponieważ oni mają mają przestarzałe na szczęście jeszcze armię tutaj, ale sama Wielka Brytania na pewno nie ma tak przestarzałych. Jak zajrzymy chociażby do Londynu, koszary. Tak. Wielka Brytania ma dużo bardziej zaawansowaną armię, ponieważ jest dużo bardziej zaawansowana technologicznie. To co ja bym chciał zrobić, bardzo bym chciał zrobić, to zwiększyć ilość uniwersytetów, szczerze mówiąc. Potrzebujemy kilkudziesięciu więcej uniwersytetów efektywnie. Rozsieję odrobinkę po wszystkich naszych prowincjach. Wolałbym mieć je w jednej prowincji, dla zwiększenia przerobu zwyczajnie, ale niefortunnie my potrzebujemy nie tylko przerobu innowacji, ale potrzebujemy również kwalifikacji. I kwalifikacje są lokalne dla danego regionu. Zakłady chemiczne, zakłady produkcji żywności, bo musimy zacząć produkować żywność lokalnie. Tak, tutaj wiele rzeczy będzie trzeba zaadresować. Zarabiamy więcej kasy niż powinniśmy. Znajdziemy sobie teraz jakąś lokację, w której najprawdopodobniej nie będziemy mieli zbyt dużego rozwoju przemysłu. Powiedzmy Kaszmir. W Kaszmirze będziemy chcieli teraz zacząć. Tutaj będziemy chcieli mieć koszary w przyszłości. Dużej ilości, ale tutaj momencik, coś mi chodziło po głowie. A, w Kaszmirze chcemy mieć sektor budowlany. Może przesadziłem odrobinkę. Tak, z 2-3 sektory budowlane. Chcemy wydawać całą kasę, jaką generujemy. Cały czas. Cała kasa, jaka jest generowana, ma być wydawana na bieżąco. Na bieżąco. Wszystko w to, żeby przyspieszyć jeszcze bardziej rozwój całego naszego przemysłu. No, tutaj przesadziłem, nie powinienem był tych narzędziowni na górę wrzucić, przerzucę je na dół. I teraz tak, zakłady chemiczne nie będą miały za bardzo co ze sobą zrobić, przez momencik przynajmniej. Ponieważ my, węgiel jest tak drogi, dlaczego węgiel jest tak drogi? Bo my jeszcze nie zbudowaliśmy kopalń, które mówiłem, że chcę zbudować. Teraz będziemy pracowali nad tymi kopalniami węgla wreszcie. Ok. I to, co tutaj się wydarza, to nasze materiały wybuchowe będą najprawdopodobniej używane do wydobycia węgla. Nie podoba mi się to, bo to znacząco zwiększy śmiertelność osób pracujących w tym miejscu. Ale jest to poświęcenie, które musimy być gotowi, ponieważ potrzebujemy tego węgla tu i teraz. Jesteśmy zbyt zacofani, aby używać bezpieczniejszych materiałów wybuchowych. Wreszcie, biurokratów mianowanych przepchnęliśmy, co oznacza, że musimy mieć duży zysk. Nasze urzędy, nasza zdolność do ściągania podatków, to powinno wystrzelić.
do góry. I jeżeli spojrzymy, mały dostęp w Pandżabie do rynku. Znowu muszę naprawdę zakolejkować sobie więcej kolei tutaj. A zanim to zrobimy, to więcej sektorów budowlanych musimy sobie zakolejkować. Powiedzmy jeszcze 3 dodatkowe sektory budowlane. Rozkręcamy imprezę. Paktu obronnego z Wielką Brytanią? Nie, dziękuję. To nie jest kierunek, w którym chciałbym zmierzać i dążyć w ramach tej kampanii. W każdej innej kampanii nie wahałbym się najprawdopodobniej, ale w tej konkretnej z jakiegoś powodu mam pewne wątpliwości odnośnie tego, jak rozsądnym byłoby przyjęcie paktu obronnego z naszym celem. Oczywiście oni o tym nie wiedzą, że są naszym celem jeszcze na ten moment. Bardzo dobrze, bo mielibyśmy dość duży problem, jakby się skapnęli i z nami zaczęli walczyć. Jak bardzo absurdalne byłoby to zwiększenie kosztów? No, pomijalnie absurdalne, naprawdę? Standaryzacja. Proszę bardzo. O, nie spodziewałem się, że aż tak to ładnie zadziała. Biurokraci zawodowi. Jeszcze teraz tylko przerzucić się na administrację świecką i będę w niebo wzięty. Może wtedy nie dosłownie w niebo wzięty. Ale tak. Siły zbrojne są... Ich lider jest racjonalistą. Stąd nasz problem. Brak policji, nawet specjalizowaną policję. Brak szkół, szkoły wyznaniowe. Nie chcę szkół wyznaniowych. Musimy pozbyć się państwa kościelnego. Na wolność sumienia. Ale to równie dobrze możemy od razu... Nie podoba mi się to, zupełnie mi się to nie podoba. Możemy przepchnąć interwencjonalizm. Zróbmy to. Mamy wysoką szansę na przepchnięcie tej reformy. Chłopstwo będzie wściekłe, ale chłopstwo jest zazwyczaj wściekłe na nas. Chciałbym jeszcze też kolonializm przepchnąć. To jest kolejna rzecz istotna. I teraz tak. Tutaj będziemy chcieli... Jak z drewnem stoi. Możesz zwiększyć produkcję drewna do maksa. Węgiel. Współczynnik wskaźnik umieralności. Niestety. Nie potrzebujemy chyba w żadnym miejscu efektywnie zmniejszenia ilości osób, jakie tam pracują. Wydaje mi się, że w żadnym z naszych przemysłów na ten moment tego nie potrzebujemy. Na ten moment chcemy, żeby jak najwięcej osób właśnie w przemyśle pracowało. Więc nie będziemy dodawali opcji automatyzujących, przynajmniej na ten moment, na tą chwilę. Materiały wybuchowe, nawóz jest bardzo tani. Rzućmy okiem, czy my możemy właśnie zacząć nawozić glebę z zyskiem. Wychodzi na to, że powinniśmy być w stanie to zrobić. Zboże będzie banalnie tanie, ale to dobrze. Im tańsze jest zboże, tym łatwiej zaspokoić podstawowe potrzeby naszym ludziom. Ubrania są straszliwie drogie. Być może w Kaszmirze będziemy zmuszeni zbudować sobie zakłady włókiennicze, które będą tylko i wyłącznie zwykłą odzież produkowały masowo. To jest jedna z możliwości. Teraz tak, zakłady motoryzacyjne rozwijane. Też chciałbym je jeszcze bardziej rozkręcić. Węgiel jest drogi, narzędzia są drogie, wszystko jest drogie, ale przynajmniej większość rzeczy my produkujemy lokalnie. Więc większość tego, za co płacimy, i tak z powrotem do nas trafi. Sprawdźmy w budynkach miejskich, w urzędach, ile wszędzie wprowadzenie akt by nas kosztowało. Troszeczkę by nas kosztowało, ale i tak to wprowadźmy. Ten nadmiar zapasu biurokracji nie jest dobrą rzeczą. Chciałbym raczej to zwalczyć. Archiwa główne,
kocham biurokrację albo dokumenty tożsamości. Dokumenty tożsamości. Nawet nie wiem, czy tam technologię kiedykolwiek celowo będziemy opracowywali, ale nie potrzebujemy więcej biurokracji na ten moment. Interwencjonalizm. Bardzo proszę. Chcę chociaż odrobinkę szczęścia mieć w tej rozgrywce. Chcę zobaczyć te 40%, które od razu zaskoczy. Bo potrzebujemy tak wiele praw teraz przepchnąć. Tak wiele rzeczy, z tak dużą ilością rzeczy jesteśmy do tyłu, że ja bardzo chciałbym zobaczyć, jak to po prostu zostanie teraz błyskawicznie przepchnięte. Nie wiem, na ile to będzie możliwe, ale chciałbym to zobaczyć. Jeszcze jeden sektor budowany w takim wypadku. I tylko budujemy. Gdy nie budujemy, to budujemy i tak. Tutaj nawóz byłby tani, ale zboże by podrożało. Ubojnie. Narzędzia byłyby strasznie drogie, a mięso strasznie tanie, więc z tym się wstrzymajmy na razie. Możemy za to polepszyć sposoby wydobycia. Na przykład sposoby wydobycia węgla przy użyciu węgla. To powinno wyjść nam na plus. Węgiel będzie wtedy tani i możemy w ten sposób dość łatwo zwiększyć wydobycie we wszystkich innych naszych kopalni. Ok, w ten sposób. To powinno zadziałać. Jak mola rybackie działają? Dość. Mamy problem z kliperami, ale na ten moment nie możemy się przejmować tym konkretnym aspektem. Jak jedyna rzecz tam delikatnie interesuje, to to, jak my stoimy z lokalizacją, interfejs, proszę bardzo. Mamy dwie flotylle. Bardzo wysoce zacofane flotylle, ale przynajmniej je mamy. Czyli jak będziemy próbowali teraz przepchnąć wreszcie kolonializm, chociaż nie wiem, czy i jak nam się to uda, żelazo. Żelazo jest w miarę tak, świetnie. Stal. Stal zaczyna być odrobinkę droższa. Zainwestujmy więcej stali, ponieważ stal musi być tania dla całej reszty naszego przemysłu. To samo można powiedzieć o narzędziach. Właściwie to, co jest bardziej istotne w przypadku narzędzi. Więc narzędzia również. Tutaj nie są wszyscy zatrudnieni, tutaj są wszyscy zatrudnieni. Jeszcze jeden sektor budowlany. Kasa musi płynąć, musi przepływać, musi być wykorzystywana, żeby w przyszłości generować jeszcze więcej kasy. To jest nasz zamysł, to jest nasz cel. Żelazo, zboże, ryby. Szkło, a właśnie, szkło jest straszliwie drogie, ale i tak spróbujemy to zrobić. Artykuły spożywcze. Ciekawe, nikt nie chce kupować artykułów spożywczych u nas? Niemniej my chcemy teraz zacząć produkować amunicję samemu. 30 tygodni, żeby fabrykę amunicji wyprodukować. Ok. Chwileczkę to zajmie. Ale gdy tą fabrykę amunicji będziemy mieli, będziemy dążyli do tego, aby mieć absolutną przewagę, jeżeli chodzi o rozwiązania militarne. I znów od razu nie wybieram kolejnej technologii. Strzelby mnie nie interesują aż tak bardzo. Interesowałaby mnie zdolność do wprowadzenia funduszy zdrowotnych najprawdopodobniej. Chociaż również dużo bardziej interesowałaby mnie zdolność produkcyjna chociażby dynamitu. Pociski odłamkowe w fabryce amunicji moglibyśmy wtedy od razu produkować. Lepsza stal, żelbeton. Każdą z tych technologii bym chciał. Kauczuk też będzie użyteczny dla nas niedługo. I straciliśmy dostęp do łatwych kolonii tutaj, bo Wielka Brytania kolonizuje te tereny, które my chcieliśmy. Ponieważ nie udało nam się przepchnąć wcześniej tych reform,
Mieliśmy olbrzymiego pecha z próbami przepchnięcia reform kolonizacyjnych na przestrzeni całej naszej rozgrywki. Miejmy nadzieję, że interwencjonalizm uda się przepchnąć teraz jakoś rozsądnie. Błagam, daj mi chociaż tyle szczęścia. No, dziękuję. Gra dała nam już po prostu z litości. Z litości dostaliśmy od gry prezent. Z taką pogardą na nas spojrzała i dała nam to. Nasz rząd jest... Spróbujmy zainicjować prawo. Spróbujmy przeforsować teraz całkowity rozdział. To nie jest kolonializm. Spróbujmy przeforsować eksploitacyjną w takim wypadku. Musimy mieć jakikolwiek kolonializm. Kurde, to jest rzecz, na którą za długo jeszcze czekamy. Opieka zdrowotna, brak szkół, szkoły wyznaniowe, a to wszystko chciałbym mieć na raz. Kolonia, eksploitacja. To 180 dni. 45% szans. Dobra, spróbujmy to przeforsować. Potrzebujemy tych kolonii. W przyszłości może będziemy próbowali zmieniać na kolonię migracyjną. Ja po prostu potrzebuję zdolności do tworzenia kolonii. I w takim wypadku zrekrutujmy sobie również admirała. I tutaj mamy bazę morską, jeżeli dobrze pamiętam. Siły zbrojne. Dowódca sił morskich, dowódca tradycjonalistyczny, bezpośrednio, dobra, zwerbuj. Potrzebujemy generałów również. Przemysłowiec. Grabieżca, nieustępliwy logistyk. Nie chcemy kapłanów promować. Tutaj może kogoś jeszcze siły zbrojne. Innowacyjność rządza odkryć. Okej. Okay. To ciebie też zwerbujemy. Potrzebujemy zwyczajnie mieć jakiś wybór. Okej, chłopstwo próbuje się zbuntować. Mam nadzieję, że zbuntuje się. Nie zbuntuje się do końca. Będzie nas po prostu wkurzało. Nic na to nie poradzimy, ale... Skąd tyle kasy nagle zarabiamy? Chłopalnie. A, bo nie budujemy tyle, ile mogliśmy budować. Za każdym razem jest to dokładnie taka sama odpowiedź na dokładnie to samo moje pytanie i nigdy się nie jestem w stanie nauczyć. Krosno mechaniczne, powiedzmy. Okej. Okay. Jak ze ściągalnością podatków? Prawie mamy już maksymalną ściągalność podatków. Czy chcemy spróbować... tą maksymalną ściągalność osiągnąć? Brzmi to dość kusząco. Zróbmy tak. Jak z narzędziami stoimy? Myślę, że narzędzie o 5 możemy zwiększyć. Zakłady zbrojeniowe. Myślę, że o 5 możemy zwiększyć. Ok. Sytuacja i huty szkła dawno, dawno, dawno temu powinniśmy byli znacząco zwiększyć. Zakłady chemiczne na ten moment jako tako działają. Możemy jeszcze o jeden zwiększyć. Stocznie. Wydobycie siarki możemy podbić. Ale tak, dynamit. Chcemy opracować dynamit i chcemy bezpiecznie w naszych kopalniach używać dynamitu. No, chłopco, buntuj się do końca albo nie buntuj się wcale. Nie przeszkadzaj nam. Co mamy tutaj? Partia zwolenników wolnego handlu, partia konserwatywna. Czyżby z rządu wyleciał... Nie, inteligencja nie otrzymała ani jednego głosu? Ciekawa sytuacja, nie spodziewałem się takowej sytuacji. Prawomocność 35. Co bym stracił, jakbym wywalił inteligencję teraz z rządu? Nie byłbym w stanie przeforsować rozdziału, bo nikogo innego nie obchodzi rozdział, a wręcz są przeciwni temu. Musimy zaczekać, aż
lider sił zbrojnych odejdzie. Przez to, jak zmieni się lider sił zbrojnych, wówczas będziemy w stanie próbować cokolwiek zrobić. Ale no to możemy czekać rok, dwa, 10, 20, 40, nigdy nie wiadomo. Opium jest też i wiedrogie. Zakłady włókiennicze tutaj zostaną wybudowane. Nacjonalizm. Lewo etniczny, dobra, to mnie aż tak bardzo nie interesuje. Wy będziecie mieli jak tutaj pracować, prawda? Będziecie w stanie zacząć te ubrania produkować, tak. Koszta zwykłych ubrań chcemy zmniejszyć i właściwie możemy zrzucić okiem na rynek. Co tutaj się na rynku dzieje? Nadal nie da się. O, z Francji możemy importować. A, nie mamy konwoju zupełnie. Czyli tak nie do końca możemy eksportować, czy importować. Węgiel moglibyśmy eksportować. Z rozsądnym, powiedzmy, nawet zyskiem. No, pozwólmy na to. Zakłady włókiennicze tutaj. Też zwykłą odzież z priorytetem mają produkować. Tkaniny są banalnie tanie u nas. Możemy zwiększyć produkcję broni artyleryjskiej. Czy to byłoby na naszą korzyść? I jak działa nasza fabryka amunicji? Fabryka amunicji nie ma co robić. Więc my zmienimy typ piechoty wreszcie. I będziemy samodzielnie produkowali tam amunicję dla naszych wojsk. Czy będziemy musieli zwiększyć jeszcze ilość? Przede wszystkim musimy zwiększyć ilość zakładów chemicznych. To znacząco zwiększyć ilość zakładów chemicznych. Bo nie możemy zwiększyć po prostu produkcji na razie materiałów wybuchowych. Nie mamy jak. Dobra. Czyli wy macie bardzo drogie materiały wybuchowe. To jest minus. Ja, co by się stało, jakbyśmy przestali używać materiałów wybuchowych tutaj? I po prostu zwiększyli ilość kopalni. To może być rozsądniejsze wyjście. I znów mamy nadmiar kasy i znów chcemy więcej sektorów budowlanych wrzucać. Ponieważ nasza pula inwestycyjna obecna pozwala nam inwestować w fabryki, prawda? Nie jesteśmy już... i znów Afganistan Wschodni, kolej, Punjab, tutaj już po prostu jedną, tak i zwyczajnie. Nie rozumiem, dlaczego w Punjabie nie możemy mieć 15 sektorów budowlanych. Zupełnie tego nie rozumiem. Tutaj, tak. Jeżeli będziemy musieli podnieść pospolite ruszenie, to w ten sposób to pospolite ruszenie ma wyglądać. Mamy 8 PKB na świecie, ale nadal to nie jest to, czego bym oczekiwał po sobie. Bardzo powoli, moim zdaniem, nam to idzie. Chciałbym... Też nie używamy niesławy, tak jakbym chciał to zrobić, bo jesteśmy na etapie, na którym poświęciliśmy praktycznie wszystko tylko po to, żeby zmaksymalizować nasze zdolności produkcyjne. Dobra. Te koszary też mają się wyposażyć odpowiednio. I oczywiście problemy z amunicją. Problemy z amunicją to będzie tak. Chemiczne amunicje. Tak dwa razy. Dlaczego nagle materiały wybuchowe są tak tanie? Bo wy ich nie kupujecie. A, dobra, już wiem dlaczego. To dlatego, że my przestaliśmy używać materiałów wybuchowych chwilowo. I zostawimy to tylko dla zakładów amunicji naszych. Nie będziemy w kopalniach materiałów wybuchowych używać, tym samym zakładów chemicznych na ten moment nie musimy rozwijać. Możemy sobie pozwolić na to, żeby nie były rozwijane. Będziemy je na razie dofinansowywali
Ilość radykałów jest bardzo duża, zdaję sobie z tego sprawę. I to oznacza zamęt na naszym terytorium. Bariery przemysłowe, nie interesuje mnie drewnomieszczaństwo. To, co mnie interesuje za to zdolność do ogarnięcia tej sytuacji. Czyli będziemy musieli spróbować przeforsować policję zaraz. Jak tylko kolonizację eksploitacyjną uda nam się przepchnąć. O ile mniej byśmy zarabiali? O 34 tysiące mniej. Czy są jakieś podatki, na przykład podatek na usługi? To byłoby 31 tysięcy. Tutaj mamy 5 tysięcy, 8 tysięcy, 10 tysięcy. Czyli czysto teoretycznie, jakbym anulował te trzy podatki i wprowadził podatek na usługi, byłoby to bardziej opłacalne. I mielibyśmy na plusie zwierzchnictwo, czyli nie mielibyśmy dezaprobaty dodatkowej opozycji. Być może spróbuję tak to zrobić. Czyli anuluję ten i ten podatek. Dodam podatek od usług i zredukuję maksymalny podatek, aby zredukować ilość radykałów. Mamy rezerwy złota. Nie powinienem mieć tych rezerw złota. Powinniśmy wydawać do czasu, aż tych rezerw złota zupełnie będziemy mieli. To złoto w rezerwach nic nam nie daje. Więc fakt, że my je w tych rezerwach mamy, to jest rzecz, o którą powinniście na mnie krzyczeć od długiego czasu w komentarzach, że co ja robię, co ja sobie wyobrażam. Te rezerwy złota co najwyżej na wojnę byłyby przydatne, ale my nie planujemy żadnych dużych wojen w najbliższym czasie. Punjab, te koleje są rozbudowywane. To powinno się zgadzać. Transport jest stosunkowo dość tani, więc niedługo będziemy w stanie w regionach, w których na przykład nie ma praktycznie bezrobocia, wprowadzić transport kolejowy. I to powinno sprawić, że będziemy w stanie zatrudnić więcej osób w innych domenach przemysłu. Na przykład nie mamy w ogóle chłopów, prawda? Mamy tylko odrobinkę bezrobocia. Bo te centra handlu są absurdalnie rozwinięte. Zatrudniają absurdalną ilość pracowników, tak dużą, że nie mamy praktycznie jak. Ty na przykład używasz już transportu. Okej, okay. Jako tako to działa. Możemy zwiększyć jeszcze wydajność produkcji siarki. Stal. O, stal trzeba znacząco rozwinąć. Papiernie. Mamy najprawdopodobniej faktycznie największe papiernie na świecie. Gdybym miał zgadywać, powiedzmy jeszcze 5 papierni. I tak. Tutaj więcej węgla. Jak z żelazem stoimy? Powolutku będziemy chcieli zacząć wydobywać żelazo również i tutaj. Jak stoimy z drewnem? Chcielibyśmy zmaksymalizować już wydobycie drewna we wszystkich naszych regionach. Więc wszędzie, gdzie jeszcze drewno da się wydobywać, a nie jest ono wydobywane, to co my chcemy zrobić, to drewno faktycznie już maksymalnie wydobywać. Okej. I tak jak mówiłem, jeszcze bardziej chcemy rozkręcić nasz sektor budowlany. Chcemy wydawać teraz, nie wiem, 30, 40, może nawet 50 tysięcy, ponieważ te rezerwy złota nie są czymś, na czym musimy siedzieć. PKB zaczyna jakoś rozsądnie wyglądać. Ta rewolucja mogłaby już się odpalić. Moglibyśmy ich stłumić, mogliby już dać nam spokój. Wydajemy kasę. Powinniśmy wydawać już ją dużo wcześniej. Powinniśmy mieć tych zapasów kasy, tak jak mówię. Dobra, 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 dobra. Zaczyna to jako tako działać. Okej. Kolonizacja. Nie jest to ten typ kolonizacji, który chciałem wprowadzić. A jest to typ kolonizacji, który otrzymaliśmy.
Możemy zadeklarować interes i możemy zacząć kolonizację Afryki. Nie jest to idealna rzecz. Może Papuę wolałbym. Papuę zazwyczaj zostaje, nawet w późniejszych latach. To póki co skupmy się tutaj na kolonizacji. Przyjrzyjmy się, co tutaj w ogóle jest. Węgiel, ryby, drewno. Węgiel, węgiel. Ok. Nie wiem, może lepiej tutaj byłoby zadeklarować interesy, ponieważ tutaj również mamy jakąś szansę pewnie na kauczuk w przyszłości. To wiecie co? Przeniesiemy nasz interes jednak stąd tutaj. I musimy wtedy zaczekać 30 dni, jeżeli się nie mylę. Powinniśmy być w stanie wówczas założyć kolonię. A, nie dysponujemy chininą. Społeczeństwo. Farmaceutyki. Nie wiem, nad czym my pracowaliśmy. Dynamit. Ok, czyli my się pospieszyliśmy. Znacząco się pospieszyliśmy. Nie pamiętałem nawet, że potrzebujemy technologii odpowiedniej. Dokończmy dynamit, wtedy się zajmiemy tą nieszczęsną chininą. To powiedzcie mi tak. Zarządzanie to jest mniej istotne. To, co jest istotne, to było załóż kolonii. Chinina, chinina. O, w Indonezji moglibyśmy założyć bez tego. I w oceanie też. Ciekawe. To w takim wypadku zadeklaruj interes, wycofaj się stąd. I tutaj zadeklarujemy interes. I co nam uniemożliwi założenie tutaj? Ok, za 30 dni będziemy w stanie założyć naszą pierwszą kolonię. Stocznie, mały procent zatrudnionych, bo statki wojenne są dość tanie. My możemy zwiększyć ilość baz morskich. Stać nas na to, przynajmniej jeszcze chwilowo. I tak, amunicja. Amunicja jest dość droga. Zaraz będziemy chcieli to zaadresować. I to, co będziemy chcieli zrobić, to rozbudować ilość koszar. Będziemy chcieli mieć dwóch generałów po 100. Albo zbliżoną przynajmniej ilość. Technologia, dynamika. Ok. Dostęp do rynku, Pendżab. Ale ty zatrudniasz właśnie więcej osób. Dobra, zwiększę ci jeszcze bardziej ilość kolei. Zawarcie sojuszu z Prusami. Wydaje mi się, że coś Prusy lekko zjadło. Te Prusy tak sobie eksplodowały odrobinkę. Aż mnie kusi, żeby użyć Prus czy jakiegoś innego kraju. Szkoda, że nie mogę użyć Prus, żeby ci zaakceptowali mnie jako... bo my nadal jesteśmy nieuznanym dużym mocarstwem. Szczerze mówiąc, nie za bardzo rozumiem wymuszenie uznania. Czyli my musimy zaatakować jakiś kraj, żeby wymusić uznanie nas jako mocarstwa. Nie rozumiem tej mechaniki zupełnie. Domyślam się, na czym ona polega, ale nie rozumiem potrzeby istnienia tej formy mechaniki. Dobra. PKB. 8 na świecie. Będziemy musieli zacząć teraz zdrowo zastanawiać się, jak najlepiej podejść do sytuacji z Indiami. Myśli i działania. Szanowni żołnierze, nie chcę zwierzchnictwa sobie ograniczać. Rzućmy okiem, jakie jest poparcie. Inteligencja już tak niezbyt nas lubi. No to równie dobrze, a nie, to by zmniejszyło nasz prestiż,
Siły zbrojne, jak bardzo nas lubią. Nie idziemy na wojnę, więc chwilowo możemy dezaprobatę sił zbrojnych otrzymać na twarz. Narzędzia. Więcej narzędzi potrzebujemy. Więcej narzędzi. Szkło, ołów. Potrzebujemy zwiększyć wydobycie ołowu. Akurat tutaj praktycznie nie ma chłopów. Trzeba wszystko, co się da na transport kolejowy przerzucić, żeby mniej osób pracowało przy tym i tym samym więcej osób mogło tutaj zająć się innymi istotnymi sprawami, jak wydobywanie żelaza i ołowiu. Ponieważ my nie mamy chyba innego źródła ołowiu, jeżeli dobrze pamiętam na ten moment. Tak. To będzie nasz kolejny cel. Musimy zabezpieczyć sobie ołów. Czyli szukamy tu. Ołów wygląda tak. I możliwości produkcyjne. Wersja. Musimy zainteresować się. Pakty obronne mają. Chiva. Z Imperium Osmańskim. Auć. Oman. Juman Traktowy. Unia Celna z Portugalią. Sojusz. Portugalią. Auć. Wiedziałem, że nie powinniśmy byli z tym czekać za bardzo. Czyli Portugalia byłaby zainteresowana najprawdopodobniej wspomożeniem Persji. I jakie siły ma Portugalia? Jeżeli moglibyśmy zbadać... Macie jakieś koszary na pewno, prawda? Coś tam macie. Teoretycznie odrobinkę bardziej przestarzałe. Możemy zaatakować Chiwa. Wtedy Persja powinna próbować im pomóc i w ten sposób będziemy mogli od Persji czegoś zażądać i nie jestem pewien, czy Persja będzie wtedy w stanie wezwać innych. Tak to przynajmniej działa, prawda, w Europa Universalis na przykład. Jeżeli ktoś wzywał do konfliktu, to ten ktoś wezwany nie mógł już wzywać swoich sojuszników. Tutaj wszyscy mogą i tak dołączyć do tego konfliktu, ale możliwe, że jakieś pozostałości tego systemu będą jeszcze aktywne? O, możemy używać materiałów wybuchowych. Zacznijmy ich używać na małą skalę do produkcji ołowiu, którego było dość mało. Możemy... Tak, czyli mamy dynamit. Czy my faktycznie chcemy bardzo poważnie zainteresować się teraz rozwojem wojskowym? Czy jednak kolonializm? Kolonializm wydaje mi się, że wygra. Farmaceutyki i inne. To jest nasz cel. Dodatkowo chciałbym mieć więcej uniwersytetów. Tak, nasza zdolność do produkcji papieru jest dość znacząca. Ale tylko na potrzeby wewnętrzne. Okej, okay. Mamy nadmiar biurokracji cały czas. To chociaż zainwestujmy ją w cokolwiek. Ale to, co ja chciałem zrobić przecież i czego nie zrobiłem od razu, to policja wyspecjalizowana. Będzie trudno to przepchnąć, ale chłopstwo, które się z nami nie zgadza, zaraz wywoła rewoltę. Powinno przynajmniej. Dlaczego teraz, kiedy jeszcze bardziej ich wkurzyliśmy, oni rezygnują z tej rewolty? Co tutaj chodzi? Ja nie rozumiem naprawdę tej gry. Mały dostęp do rynku. Kolej. Mały dostęp do rynku. Punjab. Wy macie zakolejkowaną kolej. Ale pewnie powinienem... A i mamy multum koszar zakolejkowanych również. No dobra. Wy też macie tutaj koleje. To powinno zacząć się jakoś wyrównywać.
Ewolucja wreszcie wybuchła. Jak widać, nie mają żadnej możliwości wygrania z nami. Jedyne co robią, to właśnie odcięli nas od bardzo istotnych... A. Ta rewolucja odcięła nas od wszystkich szlaków handlowych. Nie jestem pewien, czy te szlaki handlowe się zachowają. Czy one zupełnie znikną. Nie martwcie się, ta rewolucja zaraz się automatycznie zakończy, bo poddadzą się zwyczajnie. Nie mają możliwości wygrania. Wiedzą o tym. I tylko i wyłącznie nie rozumiem, dlaczego gra pozwala, dlaczego Paradox zdecydował się, żeby rewolucje, które nie mają możliwości osiągnięcia czegokolwiek, działały w taki sposób. One pojawiają się na chwilę i od razu znikają. Jak widzicie, sytuacja odrobinkę się zaczyna stabilizować i zobaczmy, czy... Czy ja dobrze myślę, że tak, wszystkie nasze szlaki handlowe zniknęły. Nic nie zostało zachowane. To będzie chyba dobry moment na zakończenie tego odcinka. Dziękuję moi drodzy za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!